Leśnicy pielgrzymowali na Jasną Górę, tym razem nie spotkali się jednak na jasnogórskich błoniach, lecz w Bazylice. Decyzję miała podjąć nowa dyrekcja Lasów Państwowych. Hasło tegorocznej pielgrzymki to być pielgrzymem i nadzieją. Dziękujemy tu, na Jasnej Górze, za życie i ofiarną posługę polskich leśników, którzy nie tyle z obowiązku, ale nade wszystko z miłością pielęgnują ojczystą przyrodę. Pragnę w tym miejscu, również w tym jubileuszowym czasie, podziękować wszystkim ministrom ochrony środowiska ze szczególnym zauważeniem świętej pamięci profesora Jana Szyszko oraz dyrektorom generalnym, dyrektorom regionalnym, wszystkim współpracownikom. Do tej pory uroczysta msza święta w intencji leśników sprawowana była na błoniach jasnogórskich, tym razem w Bazylice. Nie było też corocznej ogólnopolskiej narady leśnej. Decyzję miała podjąć nowa dyrekcja Lasów Państwowych. Warto przypomnieć, że pod koniec sierpnia kontrolę poselską w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbył poseł Paweł Sałek. W jej wyniku na światło dzienne wyszła sprawa zmiany nazwy jednej z sal konferencyjnych, która nosiła imię profesora Jana Szyszko. Ta nazwa tej sali konferencyjnej, gdzie no zapewne padały pewne pomysły destabilizacji lasów, no widocznie to nazwisko bardzo przeszkadzało, że być może wchodzący tam na salę w jakiś tam sposób, prawda, no to nazwisko oddziaływało tak, że to była ta wieloletnia walka o te polskie lasy. Mówiła wdowa po świętej pamięci profesorze Krystyna Szyszko. Następnie z sali usunięto krzyż. Ta sala nosiła kiedyś imię świętej pamięci profesora Szyszko. Chciałem zapytać, czy wróci nazwa tej sali. Drugie pytanie moje. No pani wywołała tą dyskusję. Ja miałem pytania merytoryczne, no więc pani ma pretensje do siebie w tym momencie. Drugie pytanie, panie tam pośle, kiedyś, szanowna pana, pani proszę, rzecznik, jest naprawdę bardzo wisiał trudna krzyż. Sytuacja. Ja się mam pytanie, czy ten krzyż wróci na swoje miejsce, gdzie do tej pory tam jest dziura po tym krzyżu. Bo tu kiedyś w tej sali wisiał krzyż. Jeżeli pani nie chce odpowiadać na te pytania, które są związane z konferencją, bo jeszcze miałem, no to zadaję inne konferencji. Pytania. Inne pytania to zadaję. Nie jest temat tej konferencji. Ale bardzo to dobrze, żeby prasa może w takim razie się dowiedziała napiśmy o tej sali i o tym krzyżu, który tu kiedyś wisiał i pytanie, kiedy ten krzyż wróci. Nadzór nad lasami i polityką leśną sprawuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. To właśnie w ministerstwie zarządzanym przez Paulinę Henning-Kloskę zdjęto symbol Polski walczącej. Dziś coraz częściej mówi się o dymisji minister, ale nie w odpowiedzi na usuwanie krzyża czy symbolu Polski walczącej, lecz za kontrowersyjne pomysły udzielenia pożyczek dla powodzian.